Jesteśmy w niewielkim gronie, ale za to bardzo zacnym i chciałabym, żebyście na początku przedstawiły się i bardzo was proszę, żebyście oprócz tego, jak się nazywacie i gdzie pracujecie, żebyście powiedziały również parę słów więcej. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Karlak. Pracuję w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku jako nauczycielka języka polskiego, wiedzy o kulturze oraz kompetencji społecznych. Jestem tutaj dzisiaj w podwójnej roli. Po pierwsze jako nauczyciel praktyk, po drugie jako doradca w Akademii Liderów Oświaty. Powiem też trochę o doświadczeniach pracy z dyrektorami i liderami edukacyjnymi. Dzień dobry, Katarzyna Młodorzeniec. Na co dzień nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej pracuje w szkole podstawowej numer 2 w Podkowie Leśnej. A po godzinach, można tak powiedzieć, doradca w ramach projektu Akademii Liderów Oświaty. Pracowałam z dyrektorami przedszkoli, z dyrektorami szkół. Dziękuję Wam bardzo. Temat, którym dzisiaj się będziemy zajmować, nie jest tematem nowym, bo kompetencje kluczowe są na pewno znane co najmniej od kilku lat. Natomiast od... Kilku miesięcy czy może od zeszłego roku jest to temat dużo bardziej nagłośniony, dużo bardziej słyszalny rzadziej być może w szkołach. I chodzi o to, żebyście podzieliły się swoim doświadczeniem o tym, w jaki sposób kompetencje kluczowe mogą być kształcone konkretnie w pracy z uczniami, konkretnie na lekcji, bo bardzo często wydaje się, że kompetencje kluczowe są jakimś czymś nowym, czymś, co jest znowu narzucone z góry. I pytanie do was za chwilę będzie, czy rzeczywiście tak jest. Chciałabym, abyście na początku powiedziały o tym, jak wy dla siebie na własny użytek rozumiecie, definiujecie kompetencje kluczowe? Która z was chciałaby zacząć? To może ja rozpocznę. Proszę. Kompetencje kluczowe dla mnie to przede wszystkim połączenie trzech elementów, czyli wiedzy, umiejętności i postaw. No ale to wiemy wszyscy. To jest opisane w kompetencjach kluczowych. Natomiast jak zaczęłam świadomie myśleć o kompetencjach kluczowych, Zastanowiłam się nad modelem absolwenta tygla, czyli zespołu szkół technicznych. Zastanowiłam się nad tym, jakiego chcemy stworzyć obywatela, jakiego chcemy stworzyć człowieka, z jakimi narzędziami i w, w dzisiejszym świecie takim dynamicznym, takim zmieniającym się, żeby nasz uczeń, nasz absolwent świetnie sobie radził. Wtedy zaczęłam świadomie rozwijać kompetencje kluczowe. Mhm. A ty, Kasiu, jak definiujesz dla siebie? Jak rozumiesz to pojęcie? Wiesz co, na początku powiedziałaś, że temat właściwie nie jest nowy. I kiedy zaczęłam się tak zastanawiać nad tym pytaniem, to przyszło mi do głowy, że właściwie najważniejsze w tym wszystkim to jest kształcenie człowieka dla przyszłości. I to jest dla mnie takim kluczem w tym wszystkim. Klucz, kluczowe, tak? Natomiast chciałam wam też jeszcze powiedzieć, że często w naszych rozmowach i w, w tym, co robimy w Centrum Edukacji przewija się samostarowalny sterowalny uczeni. I to jest właśnie to, co chciałabym na ten temat powiedzieć, czyli wszystkie te kompetencje i świadome ich używanie, kształtowanie skłania się ku temu, żebyśmy mieli samostarowalnego, dorosłego, dojrzałego człowieka, który będzie skłonny do podejmowania wielu różnych wyzwań. I y, będzie sobie z tym wszystkim radził, czyli ze wszystkimi niebezpieczeństwami, ale i też y, mostami, y, będzie potrafił budować też mosty. Y, w, w, we współczesnym świecie, w tym, co go czeka. Tak, 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 ja tak to rozumiem, akurat. Mhm. To szerokie rozumienie, zarówno w Twoim przypadku, jak i w Twoim przypadku, Kasiu. Skąd to się w ogóle wzięło, przede wszystkim? No, spójrzmy na, na to, co dało początek tematyce kompetencji kluczowych. To, co widnieje w tej chwili na slajdzie, zalecenie Rady Europejskiej z dnia 22 maja 2018 roku, to jest już kolejna wersja. Wcześniej, dobre parę lat temu, to zalecenie także traktowało o kompetencjach kluczowych, tyle tylko, że one nieco inaczej były ułożone, nieco inaczej były nazwane. Natomiast właściwie tu jest to źródło całego tego ambarasu, powiedziałabym, z kompetencjami kluczowymi. No nie ukrywam też, że prawda jest taka, że zaczęliśmy dwa lata temu realizować w naszym kraju, w Polsce, duży bardzo projekt za Zakrojony obszarem na wszystkie województwa w Polsce, i jest to projekt, który właśnie nagłośnił bardzo mocno temat kompetencji kluczowych, i w taki oto sposób te kompetencje na pewno zawędrowały do szkół. Ja mam do Was takie pytanie, może trochę takie prowokacyjne. Czy tak naprawdę. No, trochę powiedziałyście w tej definicji już o tym, ale czy rzeczywiście kompetencje kluczowe są ważne, a jeśli są ważne, to dlaczego? Czy to nie jest tak, że jest to taki kolejny jakiś nadmuchany balon, których w szkołach i w naszej edukacji mamy bardzo wiele, ciągle coś nowego się pojawia, ciągle coś się nagłaśnia, yy, ciągle coś nam się każe realizować, natomiast potem balon pęka i koniec tematu, tak? Yy. Czy kompetencje kluczowe dla Was przeminą, czy raczej są tematem trwałym? Jak myślicie? Wiesz to, że jest mnóstwo tematów, które przemijają po prostu. Natomiast y, odnosząc się do moich doświadczeń, teraz jako doradcy, już nie nauczyciela, ale miałam przyjemność wprowadzać y, w tematykę kompetencji kluczowej, a właściwie nawet nie wprowadzać, ale przybliżać. Y, ten obszar w przedszkolach. I na ogół przedszkola dość pomijane w procesie edukacji, czyli nie jest uznawane to jako pierwszy stopień w edukacji młodego człowieka. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że kiedy po raz pierwszy moje słuchaczki miały okazję obejrzeć zajęcia prowadzone w przedszkolu i kiedy dostrzegły, z ilu, ile kompetencji wykorzystują nauczycielki w czasie 15-minutowych zajęć z Słuchajcie, to jest coś niebywałego. Wydaje nam się w gruncie rzeczy, że to jest temat gdzieś z sufitu wzięty, ale tak naprawdę my z nich przez cały czas korzystamy i cały czas je kształtujemy. Więc jeżeli coś jest obecne w naszej pracy nauczycielskiej, pracy dyrektora, to to nie może przeminąć. Po prostu nie zdawaliśmy sobie y, sprawy z tego, że one tak głęboko są zakorzenione w naszej szkolnej i przedszkolnej praktyce. Mm -hmm. Agnieszka? Ja zgadzam się oczywiście, Kasiu, z tobą, ponieważ mm, myślę, że w kompetencjach kluczowych kluczowa jest ich kluczowość. <grym> Czyli... Są to tak niezbędne umiejętności, postawy, że no trudno jest o nich nie mówić świadom. Myślę, że tutaj wynika ta, ta moda nawet, możemy powiedzieć, tak? bo Mówię, że nagle jest boom od dwóch lat, głośno. Ja się bardzo cieszę, ponieważ to nie jest nowość. Parlament Europejski, Rada Europejska opisała kompetencje kluczowe już w 2006 roku. Mm. I y, ja już wtedy sobie pomyślałam, y, no, jakie to jest świetne, że nasi uczniowie będą mieli y, takie same kompetencje jak uczniowie w całej Europie, że nie zamykamy się, tylko otwieramy się właśnie. Y, i w 2018 roku, w momencie, kiedy, kiedy kompetencje zostały nieco inaczej nazwane, ale też troszkę rozszerzone, ja o tym będę chciała też powiedzieć, jak będzie taka przestrzeń, o tym jak rozumiemy teraz wielojęzyczność, że to się tylko rozszerza, że to się tylko udoskonala, ale nie przeminie. Takie jest moje zdanie. Mm -hmm. Powiedziałaś, Kasiu, o tym, o kompetencjach kluczowych w przedszkolu, i powiem szczerze, że rzeczywiście dla mnie to jest chyba taki ulubiony temat, bo miałam okazję w ostatnim roku i jeszcze w poprzednim roku spotykać się z, z dyrektorkami, przede wszystkim, ale i z nauczycielkami, właśnie przedszkoli, szkół również. Ale w przedszkolach faktycznie ten proces jakby realizacji tych kompetencji kluczowych wydaje się być tak szalenie naturalnym, mm. że rzeczywiście e, ja bym powiedziała, że te nauczycielki przedszkola bardzo często były zdziwione, mm. że e, właśnie kompetencje kluczowe to jest to? to, to właśnie przecież my to robimy, to jest naturalne. Ja zawsze boję się mm. tego stwierdzenia, tak, my właśnie. to robimy, mm. prawda? Bo, bo no, e, po tym stwierdzeniu, my to robimy, często następuje może takie nie uspokojenie. No właśnie, nie musimy nic więcej, tak. prawda? Ponadto. Mm. Natomiast nam jednak cały czas zależy na tym, żeby, żeby myśleć o tym i żeby to rozwijać. Mm. E, ale rzeczywiście, no te przedszkola to, to jest coś niesamowitego. Wielokrotnie obserwowałam te zajęcia i też sama próbowałam sobie wyliczać, jakie to... Kompetencje kluczowe, widziałam, z jakimi miałam do czynienia, i rzeczywiście y, dlatego myślę sobie, że przedszkola o wiele y, łatwiej jakby przyjmują tą tematykę, nie są tak bardzo zbuntowane i nie czują tego w taki sposób, że jest to znowu coś nowego, co im się narzuca. Trudniej jest troszeczkę w szkołach, przede wszystkim mhm. dlatego. Bo w szkołach, w klasach powyżej trzeciej jesteśmy uprzedmiotowieni. Nie w tym sensie, że ktoś nas traktuje jako krzesło oczywiście, ale w tym, sensie, w tym sensie, że uczymy pojedynczych przedmiotów. Tak? I bardzo często pojawia się taki problem, no jakżeż ja, polonistka. Hmm. 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 Mam kształcić kompetencje matematyczne albo, nie wiem, przedsiębiorczość, albo jeszcze, nie wiem, kompetencje y, cyfrowe. Chociażby, jeżeli ja mam tutaj swój przedmiot i jestem zobowiązana realizować tą podstawę programową i te wszystkie rzeczy. Powiedzcie, proszę, y, właśnie o sobie. Na waszych przedmiotach, czy w waszej pracy, które z tych kompetencji kluczowych dla was są właśnie takie typowe, że w absolutnie w naturalny sposób je kształcicie, same to, samo to przychodzi. A które kształcicie, ale wcale nie jest to przypisane automatycznie do waszego przedmiotu, czy do waszej pracy? Agnieszko, zaczniesz? Tak, tak, oczywiście mogę. Yy, może wyjdę od języka polskiego, bo to jest. Yy... Przedmiot, którego uczę najczęściej i w, w różnych klasach i no, najbardziej typowa jest oczywiście kompetencja pierwsza, czyli... No, tak, <laughs> Przepraszam tutaj. cię bardzo. Tak. O, mhm. Mamy na ekranie wszystkie kompetencje. Nowa <laughs> nazwa, teraz rozumienie i tworzenie informacji, nieco wcześniej. Pewnie pamiętamy znacznie lepiej tę pierwszą nazwę, to jest umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym. Skąd to rozwinięcie? Właśnie stąd, że nie zawsze język urzędowy jest językiem, którym posługują się nasi uczniowie. Tak jak w moim przypadku mamy gwarę Śląską, znacznie bardziej naturalną dla moich uczniów, ale też y, język urzędowy, którego uczę i który rozwijam. Kolejną taką typową kompetencją na języku polskim, taką, którą, która się automatycznie kojarzy, to jest kompetencja ósma, prawda? czyli świadomość i ekspresja kulturalna. No bo teatr, bo film, literatura. No i gdybym nie miała świadomości kompetencji kluczowych, to pewnie na tym bym zakończyła. I. Bardzo często, jak rozmawiam z polonistami, to rzeczywiście tak jest. No ale gdzie świadomość uczenia się? Gdzie przedsiębiorczość, tak jak pytasz? Gdzie myślenie matematyczne? No teraz już wszędzie, teraz już w każdym zadaniu edukacyjnym, ponieważ kompetencje w zakresie wielojęzyczności to wszyscy twórcy zagraniczni, to literatura europejska, to tłumaczenia. Jeżeli chodzi o kompetencje matematyczne, to, moi drodzy, nic innego jak rozprawka, czyli umiejętność argumentowania i logicznego wyciągania wniosków, prawda? Kompetencja cyfrowa. Wiadomo, w każdym y, zadaniu edukacyjnym, w którym uczniowie przygotowują wcześniej materiały, przygotowują prezentacje, mam po kolei wszystkie przegadać? Prze, <gadanie> <gadanie> tak po kolei wszystkie będziesz tak, wymieniać. Tak, tak? tak? Po, po kolei, tak, no, ponieważ dobrze. piąta jest moja ulubiona, z racji Aha. tego, że y, od hmm. 2010 roku pracu pracuję z ocenianiem kształtującym. I ta świadomość uczenia się jest dla mnie bardzo ważna, i ciągle doskonale metody, sposoby, i to, w jaki sposób mogę moim uczniom pokazać, jak się uczą, jak lubią, co jest ważne, co jest celem, jakie kryteria. Kompetencje obywatelskie wszystkie elementy, kiedy, kiedy odnosimy się. Do szerszego zakresu, tak? Region, kraj. No i siódma, która mi jeszcze została z zakresu przedsiębiorczości, kiedy kto, a to jest bardzo trudne, pewnie o trudnościach też będziemy mówić, oddaje prowadzenie lekcji uczniom, oddaje im odpowiedzialność za to, w jakim kierunku pójdzie zadanie edukacyjne. Przestaje być ekspertem, a staje się towarzyszem. Nad tym mocno pracuje. No to tyle, czyli wszystkie. jak rozumiem, udowodniłaś nam, tutaj że polskim, można, że ci wszystkie kompetencje, powiedziałaś o tych, które ci są najbliższe, które uh -huh. są właśnie niejako z automatu przypisane do Twojego przedmiotu, a masz taką, do której ci jest jednak najdalej i tak trochę traktujesz uh -huh. to, wo wolisz traktować na odległość. Myślę, że do pewnego momentu to była trzecia, bo nie miałam po prostu świadomości. Tak? To mhm. była taka zupełnie nieuświadomiona kompetencja. Dopóki nie przeczytałam i nie zapoznałam się z tym, że, że nie tylko wiedza, ale też umiejętność, a przede wszystkim postawa jest roz, ty, 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 tym myśleniem matematycznym że używanie na przykład kamery na lekcji to też ten rozwój technologiczny, to wydawało mi się, że, że to jest nie do pogodzenia. No i też zwracam dużą, dużą uwagę teraz na kompetencje obywatelskie, które u mnie były trochę zagrzebane. Jednak. Mhm. Zanim jeszcze oddam Tobie głos, Kasiu, to mnie się przypomina trochę taka może na zasadzie takiej anegdotki. Kiedy prowadziłyśmy wszystkie prowadziłyśmy Akademię Liderów Oświaty, to ja miałam y, okazję prowadzić grupę liderek, nie mm. właśnie dyrektorów, tylko liderek. Pozdrawiam, jeżeli siedzicie tam po drugiej stronie, mam nadzieję. I mm. y, to były polonistki właśnie. I pamiętam jedno z pierwszych naszych spotkań, kiedy zaczęliśmy mówić o kompetencjach kluczowych, i, i jedna właśnie bardziej anegdotycznie opowiadała jedna z nich y, anegdotycznie opowiadała o tym, że Przyszła kiedyś pani wizytator z kuratorium i powiedziała, żeby ona jej udowodniła, żeby jej pokazała, w jaki sposób na języku polskim realizuje kompetencje matematyczne. No i, mówię, i, i, i co jej miałam powiedzieć? No jakie kompetencje matematyczne na języku polskim? No chyba ta pani się urwała z choinki. Muszę powiedzieć, że po kilku zajęciach, kiedy no, na różne sposoby zgłębialiśmy kompetencje kluczowe, Yy, ona powiedziała, oj, gdyby ta pani teraz do mnie przyszła, to wiem na pewno, co mogłabym jej powiedzieć, bo właśnie uświadomiła sobie to, co ty sobie też uświadomiłaś, że yy, właściwie nie ma takiego działania, yy, znaczy, że, że ta kompetencja jest obecna, mhm. tylko no właśnie, ważna jest ta świadomość, która do tego wszystkiego jest dołożona. Wiecie, ja to jestem w tej uprzywilejowanej sytuacji. No. Aha, tak. A czy muszę was tutaj troszeczkę na ziemię sprowadzić, bo ze wszystkich kompetencji korzystam i wszystkie kompetencje oczywiście jestem przekonana, że rozwijam. Ale był taki moment, w którym właśnie się zastanawiałam, no jak ja mam tę kompetencję wielojęzyczności rozwijać i ja mówię, no, na matematyce na środowisku będzie łatwiej, prawdaż, Bo te nazwy, a to drzewa, to trochę łaciny, no trochę z angielskiego. I Wiecie, co powiem Wam szczerze, kiedy przeczytałam, o co chodzi w tym zakresie tej kompetencji wielojęzyczności, czyli posługiwania się językiem obcym. Tam jest świadome stosowanie. I w języku polskim mamy sporo słów, które są pochodzenia obcoję. To są zapożyczone, tak właśnie. I ta świadome, to świadome używanie, tak, pierwszy raz, kiedy przyszło mi do głowy i były sporty zimowe, snowboard, mm -hmm. prawda? Mm -hmm. I cóż to znaczy i dlaczego akurat tak i dochodzenie? To jest pierwsza rzecz. Drugie, tam jest jeszcze napisane, że rozumienie i y, rozumienie kultury innych narodów, y, innych religii, innych nacji. I to też się idealnie wpisuje, bo nie tylko język, ale i też rozumienie. Czyli, kiedy dzieci uczą się angielskiego, to ja w tym czasie rozwijam też. Znaczy, nie tylko poza lekcją angielskiego, bo angielskiego nie uczę, tak? ale w tym czasie realizujemy też takie zagadnienia związane z poznaniem kultury. Y, wszystkich krajów anglojęzycznych. I to jest fantastyczne. Ale i też, y, słuchajcie, udało mi się wplatać, kiedy dzieciaki się witają, i też y, sprzedałam ten pomysł innym nauczycielom. Kiedy się witają, to się witają na wiele sposobów w wielu językach. Mhm. I to jest świetne. I używają tego świadomie, prawda? A najśmieszniejsze jest to, że wplatają to y, w w codzienne życie i zwracają się czasami do siebie różnymi zwrotami zapożyczonymi z języków, którymi, które omawiamy, które poznajemy, no bo poznajemy też, yy, chcemy być wielokulturowi, tu się nam pięknie to wpisuje. Natomiast, no cóż Agnieszko, spotkałam się, twoja ulubiona jest piąta, tak? Tak. To ja się wielokrotnie spotykam z tym, że nie da się uczyć w młodszych klasach yy, umiejętności samodzielnego uczenia się. I powiem Wam szczerze, że ja zafascynowana oceniam kształtującym i wprowadzająca je w wielu różnych obszarach, bo i pracując ze szkołami, będąc asystentą szkół, staram się przekazać, że ucząc dzieci umiejętności uczenia się od przedszkola już. Dostaną w czwartej klasie bardzo świadomego ucznia, który będzie wiedział, na czym polega uczenie się, zdobywanie wiedzy, szukanie informacji. Więc to jest moja ulubiona kompetencja, nad którą cały czas pracuję i cały czas ją doskonale. Natomiast powiem Wam, co mnie zaskoczyło, jak nauczycielka, bo muszę o tym powiedzieć, w przedszkolu pokazała mi, jak uczy, słuchajcie, przedsiębiorczości. I uczeń podszedł i mówi. Proszę pani, nie mam kredki, a ona na to. No to pomyśl, co zrobić. Więc rozejrzał się, podszedł do pudła, w którym były wszystkie kredki, wyjął, była, ale proszę pani, jest niematemperowana. No to pomyśl, co musisz zrobić. To pytanie się cały czas powtarzało, słuchajcie. Pomyślał, pożyczył temperówkę, natemperował i... Yy, jakby to powiedzieć, tak, wykonał zadanie i na czas i w odpowiedniej formie. Także powiem Wam, to mnie tak rozbawiło, bo my mamy tę tendencję matkowania, nie? Zwłaszcza nauczyciele z klas młodszych. Ja tylko. Nauczyciele, nie tylko. No ale ja też się na tym łapię, że wolę zawiązać sama sznurówki niż poczekać, aż uczeń sam to zrobi. Aha. Yy, tu już podałaś parę przykładów takich, bardzo, bardzo konkretnych i bardzo prostych na dobrą sprawę, i to jest oczywiście najlepsze w tym, w tym wszystkim, bo zawsze. No wiadomo, że po prostu, że genialne pomysły to są proste pomysły, albo na odwrót, proste mm -hmm. pomysły to są, no nie, może nie zawsze proste są genialne, ale genialne pomysły są zazwyczaj proste. I rzeczywiście ja też dyskutowałam z, z nauczycielką, która uczy młodsze dzieci na temat przedsiębiorczości, na temat kształcenia przedsiębiorczości właśnie wśród takich dzieci. I dokładnie to, co się pojawiło w tej naszej rozmowie, to pojawił się ten wątek dawania wyboru Dzieciom. To znaczy możliwości podejmowania decyzji samodzielnej, tak? tych, tych okazji można stwarzać y, naprawdę mnóstwo w, w każdym momencie, prawda? Tylko właśnie nie za dzieci decydujemy, tak? tylko właśnie pomyśl, tak? co w tym momencie zrobisz, a nie weź ten nałek. To prawda, czyli można powiedzieć, że, że Ty powiedziałaś na początku, że jesteś w pozycji uprzywilejowanej w tym sensie, że rzeczywiście większość tych kompetencji jest kształcona. No, ponieważ ja też uczę wielu różnych przedmiotów, tak prawda? W związku, w związku z tym. A jakaś jest... szczególnie taka, która skroci nie jest po drodze? Jest taka. Wiesz co, ja myślę, że już teraz nie. Naj, najtrudniej mi było właśnie z tą wielojęzycznością. Natomiast cała reszta u mnie się cały czas y, przewija. Y, natomiast y, mam też świadomość tego, to jest to, o czym ty, Agnieszka, mówiłaś cały czas, że mam świadomość czego mi na przykład zabrakło w tych zajęciach. Mhm. Y, I wiem, że to jest ważne, że y, poprzez tę kompetencję kształtuję pewne postawy, y, nawyki, y, umiejętności, w związku z czym staram się włączać je, do y, każdych zajęć. Ja nie mówię o całym dniu, bo my w edukacji to mamy plany dzienne, ale tak, żeby na każdej lekcji, na każdych zajęciach pojawiły się te kompetencje. Mm -hmm. I śmieszne było, ponieważ oczywiście, y, kiedy oni pracują, to ja włączam muzykę. Y, zawsze to robiłam, od wielu, wielu lat. Y, na, ale teraz mówię im, co to jest za muzyka, kto jest autorem tejże, co jest kompozytorem, przepraszam, i jak to się nazywa w, w oryginale, czyli po niemiecku czy po angielsku. Więc y, bardziej świadomie stosuję kompetencję ósmą. Jak się sama rozwija? Jak sama tak? się rozwijać <grym> zrozumiałam, że od momentu, <grym> kiedy po prostu włączyła się ta świadomość i rozumienie kompetencji kluczowych, to po prostu. To jest lepszy proces, tak? Czyli jakby lepiej kształcisz kompetencje kluczowe, czy bardziej zwracasz uwagę, bądź planujesz, y, jak, to, jak to można zrobić, tak? Żeby różne kompetencje były kształcone? Ja się tak, tylko, znaczy ja bym chciała powiedzieć, że y, wiesz co, <laughs> ja nie miałam też świadomości, to jest to, co mówiliśmy, przepraszam, <laughs> na początku, że nie do końca miałam świadomość tego, z ilu kompetencji ja korzystam. Uh -huh. Natomiast i tak, wiesz, to jest ten przykład tej muzyki, ja i tak ją włączałam, prawda? Uh -huh. Natomiast uh -huh. teraz y, włączam i mówię, że słuchaliście na koniec, tak, zajęć podsumowując, słuchaliście właśnie Vivaldiego Cztery Pory Roku i właśnie słuchaliśmy Jesień. Mhm. A i od, przy okazji zapytam, a po angielsku jak jest jesień? Mhm. I, I w ten sposób oczywiście mam też kompetencje wielojęzyczności. To z tego co mówicie, tu bardzo często pojawia się to słowo świadomość. Wydaje mi się, że w tych kluc kompetencjach kluczowych, kluczowe jest, idąc Twoim tropem, żeby była ta świadomość z, z, z procesu takiego, gdzie kształcimy kompetencje, ale w sposób intuicyjny, w sposób naturalny, prawda? Przejść do takiego momentu, kiedy robimy to świadomie. Kiedy rzeczywiście wtedy dorzucamy jeszcze dodatkowe elementy, których naturalnie byśmy nie zrobili, prawda? E Powiedzcie mi, jakie macie doświadczenia ze swoich szkół, właśnie tego oswajania tych kompetencji kluczowych? Czy macie takie doświadczenia? Czy te kompetencje mhm. kluczowe u was właśnie zostały już oswojone? I jak to robić ewentualnie? Znaczy, myślisz o szkole, w, których, w której pracuję? Tak, w tak? Której, Chyba wolałabym, żebyście zaczęły od szkoły, w której pracujecie. Mm -hmm. Nawet jeżeli, nie wiem, tam nie są oswojone kompetencje kluczowe, <laughs> e, ale oczywiście w, macie też doświadczenia z innych szkół, mm -hmm. gdzie asystujecie. To jak najbardziej to o tym doświadczeniu też. Ja miałam tą, y, akurat... Y, Przyjemność wprowadzania grona pedagogicznego, w którym, z którym pracuję, w, w kompetencje kluczowe, czyli w to samo zagadnienie. Prowadziłam warsztat dla Rady Pedagogicznej na prośbę właśnie mojej pani dyrektor. Kłaniam się uprzejmie, jeżeli nas ogląda i pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, doświadczenie, pomogło mi w tym nasze doświadczenia z Akademii Liderów Oświaty. I przybliżenie kompetencji kluczowych, czyli tak zwane oswojenie ich, polegało przede wszystkim na tym, że wszyscy uczestniczyliśmy w wykonaniu pewnego zadania i dzięki temu y, mogliśmy, jakby to powiedzieć podsumowując, dostrzec, z ilu kompetencji kluczowych skorzystaliśmy. Dopiero później zaczęliśmy je omawiać po zajęciu, czyli po tych ćwiczeń, po tym wykonaniu tegoż zadania, które no, trwało dobre pół godziny, podsumowując, wróciliśmy dopiero do materiału, który opisuje wszystkie kompetencje i wtedy nauczyciele dostrzegli, jak niewiele trzeba było, żeby wszystkie te kompetencje zaistniały w, ciągle, w ciągu, w trakcie jednego zadania. I jakby to powiedzieć, było to bardzo dobre podejście, ponieważ Najpierw była praktyka, a dopiero później trochę teorii, więc już wtedy nauczyciele nie protestowali, nie, nie mieli oporów wewnętrznych, bo sami tego doświadczyli. Mhm. W związku z czym udało nam się, udało nam się zrozumieć, na czym polega stosowanie, i korzystanie i rozwijanie kompetencji kluczowych. Mhm. Czyli z tego, co zrozumiałam, ty mówisz, e, zainspirować ludzi, to znaczy wpuścić ich w pewne doświadczenie, wpuścić, e, w, w doświadczenie i wtedy na podstawie tego doświadczenia dopiero jakieś wnioskowanie, a jak rozumiem nie prezentacja, nie wyświetlanie kolejnych kompetencji i po prostu przedstawianie, nie daj Boże, czytanie, tak, kolejno, nie, nie, co to one zawierają. <noise> nie, nie, bo to, to myślę, że właśnie błędem jest patrzenie na to w ten sposób, czyli Aha. pokażmy najpierw ileż teorii i jakaż to cudowna ta teoria jest, bo któż nie, lepiej niej nie stworzy, jak Parlament Europejski, prawda? <noise> Jeszcze na dodatek udawajmy, że nic takiego w szkole się nie dzieje, że nie, absolutnie. To jest Chyba absolutna Amerykę, nowa nowość. E, to tak, jakbyśmy się zastanawiali, cukru jest w cukrze. Więc y, wyszliśmy właśnie najpierw od zadania, od praktyki, a dopiero później rozłożyliśmy tę praktykę na czynniki pierwsze, czyli odnieśliśmy się do teorii związanej z kompetencjami. A jak w tej twojej wielkiej szkole ogromnej, w mojej wielkiej oswojenia. szkole, to ja po prostu podążając tropem Kasi również pozdrowię serdecznie mojego pana dyrektora Piotra Tokarza, który był inicjatorem wprowadzenia rozmowy w ogóle o kompetencjach kluczowych. No i tutaj nie będę bardzo oryginalna, ponieważ również prowadziłam moje ogromne grono. Wtedy jeszcze 120 osobowe, teraz już 157 osób w zagadnienie kompetencji kluczowych. Pomimo, że wydawało się to wręcz karkołomne, to udało nam się pracować warsztatowo w zespołach przedmiotowych. Stworzyliśmy wspólnie kilka scenariuszy lekcji i później nie zagrzebaliśmy tematu, tylko rozpoczęliśmy prowadzenie obserwacji takich zajęć. Z jednej strony był to wymóg, ponieważ mieliśmy kontrolę kura kuratoryjną, natomiast z drugiej strony no, chcieliśmy też wzajemnie się zainspirować, pokazać jak to, jak to robimy. I teraz jesteśmy na takim etapie ewaluacji, czyli przygotowujemy ankietę, w której będziemy odpowiadać na pytania. Tak, jakbyśmy przeprowadzili przez ten rok projekt pod tytułem Kompetencje kluczowe, czyli co nam to dało, co było trudne, co było łatwe, jak nam się pracuje po zyskaniu świadomości. Bo tak jak Kasiu Ty mówisz, z jakimikolwiek nauczycielami byśmy nie pracowali. Czy jeżeli myślimy o własnym nauczaniu, czy jeżeli jedziemy na szkolenie, to w momencie, kiedy. Yy, nauczyciele widzą, że te kompetencje to również umiejętności i postawy, mówią przecież my to robimy, ale też uważajmy na to określenie, czy robimy to intuicyjnie, czy teraz rozwijamy świadomie. Mm -hmm. prawda? To jest ta, ta różnica. Yy, no i co się potem zaczęło yy, dziać? To nie tak, Jaśu, właśnie jak mówisz, że nagle y, nowe inicjatywy, y, tylko staraliśmy się też patrzeć na kompetencje kluczowe ponad przedmiotowo, bo myślę, że to jest sedno w ogóle rozwijania kompetencji kluczowych. Oczywiście na przedmiocie, tak, jak najbardziej. Natomiast, y, żeby robić to, Poprzez y, uroczystości szkolne, imprezy, y, dzień programisty, dzień młodego naukowca, y, dni języków obcych, y, kiedy wszystkie te kompetencje, o których mówimy, y, są, y, są rozwijane. Dzień z pasją, naprawdę mnóstwo mamy takich inicjatyw. Y, szkoła ogromna, ale, ale myślę, że te momenty są takie dla nas najbardziej integracyjne, najbardziej jednoczące i na pewno z nich nie zrezygnujemy. Czy Agnieszko, wiesz co? Powiedziałaś o czymś bardzo ważnym, o czym szkoły zapominają, że prowadzimy mnóstwo projektów, mamy mnóstwo imprez i tak zwanych imprez okolicznościowych, jakieś święta, Dzień Czekolady chociażby, tak fantastyczny, wszyscy go uwielbiają, muszę prowadzić. Yy, ale faktycznie i to są, znaczy on, one istnieją, i szkoły, szkoły uwielbiają te różne, yy, celebrować te swoje święta wewnętrzne, i chciałam powiedzieć, że to, czym wspomniałaś, zapomina się, że te wszystkie kompetencje wtedy występują, i to, że robimy te wszystkie uroczystości, tak jak na przykład ten dzień czekolady, który jest dniem hiszpańskim i korzenie ma hiszpańskie. To, to jest cudowne, bo uczniowie dowiadują się więcej i o kraju, i o kulturze, i o języku, i uczą się w trakcie różnych warsztatów, a to liczyć, a to nazywać yy, różne przedmioty. A nawet miał, miałam kiedyś nauczycielkę, która uczyła hiszpańskiego. Skontaktowała się z jedną ze szkół hiszpańskich, hiszpańskich i słuchajcie, mieliśmy na Zoomie spotkanie właśnie z uczniami ze szkoły hiszpańskiej. Więc chciałam tylko pod, podsumowując, że zapominamy, że, ra, że robiąc czy realizując różne projekty bądź uroczystości wewnętrzne, szkolne. Zapominamy, że wtedy też mhm. się to realizuje i to nie jest nic nowego, i nie należy się ich po prostu bać. Mhm. Ja bym wyciągnęła, że ja myślę sobie troszeczkę odwrotnie, bo wy tutaj wywołałyście właśnie ten wątek tych, tych różnych takich imprez, które są organizowane, apeli, uroczystości i tak dalej, gdzie nie ulega wątpliwości, że te wszystkie kompetencje są realizowane. Jakimś świetnym sposobem, nie wiem, kształcenia kompetencji jest wycieczka z uczniami, prawda? To. Naprawdę wszystko tam można włączyć, ale ja się tro, trochę tego boję. To znaczy, czego się boję? Kiedy wchodzę do szkół i rozmawiam na przykład z nauczycielami czy z dyrektorami o działaniach zmierzających do kształcenia kompetencji kluczowych, to właśnie najczęściej słyszę o tych uroczystościach, różnych mhm. apelach, festynach itd. Tak Natomiast wydaje mi się, że ważne jest, żeby nie zapominać o lekcjach. Że właśnie to, o czym Ty mówiłaś, co, co na każdej lekcji robisz. Bo tak naprawdę to my doskonale wiemy, że żeby coś przyniosło efekt, do obojętnie czy to jest, to jest kształcenie kompetencji kluczowych, czy to jest ocenianie kształtujące, czy cokolwiek innego, to przede wszystkim trzeba robić systematycznie, konsekwentnie, cierpliwie i właściwie na co dzień. I jeżeli po prostu. Y, ja się boję takiego myślenia eventami. Wiecie? Okolicznościowego. No, tak, mhm. okolicznościowego, że, że świe, to są świetne okazje, żeby kształcić kompetencje kluczowe, ale nie jedyne, bo tak naprawdę mhm. same powiedziałyście, że, że jak, jak człowiek sobie uświadomi, to robi, to robi to na co dzień, na każdej lekcji. O to chodzi. Ja jednak będę broniła tej ponadprzedmiotowości. Ja, to jest no. dla mnie bardzo ważne. Znaczy, tutaj też nie chodzi o taki hura optymizm, że każdy event, bo, bo można tutaj wylać dziecko z kąpielą, jeżeli pani przygotuje i pani wyznaczy rolę i wszystko zrobi pani, to jakieś my kompetencje rozwijamy, pani kompetencje, a nie uczniów. Natomiast tak. chciałam tutaj powiedzieć o takim doświadczeniu. Które obserwowałam dzięki Akademii Liderów Oświaty. Pozdrawiam serdecznie grupę moją L2, ukochaną, bo tam właśnie zdarzyło się coś niezwykłego i to jest przykład na to, jak wydarzenie, impreza, projekt może włączyć wszystkie te elementy przedmiotowe. Chodzi o projekt realizowany w szkole w Łomiankach. Uczniowie przygotowywali przez kilka miesięcy projekt. Od kosztorysu, poprzez zakupy, poprzez przygotowanie plakatów i zaproszeń, aż do występów i kulinariów, nosiło to nazwę Smaki Kultur. I naprawdę tutaj nauczyciele włączyli się na swoich przedmiotach w realizację tego projektu. I myślę, że to jest taka, taki wymarzony model. Mhm. Że, że włączając edukację przedmiotową realizujemy coś wspólnie ponadklasowo. Mhm. Może w tym, w tym kierunku tutaj to chciałam po, podkreślić. Nie? że to nie znaczy... absolutnie nie zapominamy o przedmiotach. Mhm. A, ale można to połączyć. Bo ja Wiesz co, chciałam jeszcze też powiedzieć, bo powiedziałaś o projekcie. I to jest y, zasadnicza różnica pomiędzy projektem edukacyjnym, a projektem, który przygotowuje, realizuje sam nauczyciel i wyznacza tak. rolę. Więc to też trzeba rozróżnić, bo co innego, kiedy uczniowie przygotowują wszystko i ja o takich eventach raczej myślę... I przedstawiają, dzielą się swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami, a jeszcze lepiej, jeżeli cała szkoła w tym bierze udział i każda grupa coś przygotowuje. Ja nie mówię o tych eventach, które nauczyciel od początku do końca spina, mhm. a uczniowie są tylko aktorami w tym wszystkim wykonawcami. I wykonawcami tak? właściwie, tak, <laughs> masz rację. Ja myślę właśnie mhm. o tych projektach edukacyjnych, bo no cóż, jak ja myślę o projekcie, no to właśnie o takim już. Mhm. I inne troszeczkę yy, spycham na tory boczne i, i, i chciałam tak. Znowu ta kwestia świadomości chyba wraca, nie? Bo ona jest taka... To jest no chyba do, kluczem to. do tych kluczowych kompetencji. Tak. Znaczy, <ślaśnia> jeszcze wracając, to znaczy mm. tak króciutko odnosząc się do tego, co powiedziałeś mm. o projekcie, ja sobie myślę, że takie, takie przedsięwzięcia, kiedy nauczycielka, nie wiem, coś wymyśla, organizuje, narzuca dzieciom, a dzieci wykonują, no to chyba nawet nie są godne, żeby nazywać je projektami, bo to właśnie w projekcie nie o to mm. chodzi, prawda? Tutaj ta samodzielność i rzeczywiście e, wtedy te wszystkie kompetencje, chociażby osobiste, społeczne, Uczenia się. Nawiasem mówiąc, ta, obie podkreślały się tą kompetencję piątą. To chyba taki ukłon do organizatorów. Z kolei my się tutaj tak pozdrawiamy i ukłonię, to ukłon do organizatorów, bo myślę sobie, że tak. ta kompetencja z, 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 umiejętności uczenia się jest godna tego, żeby nie wiem, poświęcić temu całe oddzielne webinarium, bo to jest naprawdę wielka rzecz i, i bardzo ważna rzecz, która e, gdzieś tam też nie może się dziać. W szkołach intuicyjnie, I bez udziału świadomości, mhm. I przez przypadek, właśnie. A, a co Waszym zdaniem jest potrzebne w szkole? Żeby te kompetencje kształcone, kompetencje kluczowe były kształcone świadomie, czyli żeby nauczyciele, właśnie planując lekcje, myśleli, jak będą je kształcić. Nie na zasadzie właśnie, że gdzieś tam wyniknęło to akurat, tylko że naprawdę myślę sobie, jak mogę to ułożyć, co włączyć, w jaki sposób, jaka to będzie kompetencja. Co jest też potrzebne, żeby to robić systematycznie, w szkołach. Złapałam jedno Twoje wyrażenie. Myślę sobie, to jest uh -huh. potrzebne. Aha. Żeby myśleć sobie, uh -huh. y czyli już na płaszczyźnie celu, kiedy planuję cel każdej kolejnej lekcji, żeby zastanowić się, y który element będzie tutaj najistotniejszy, która kompetencja y będzie rozwijana najefektywniej. Bo ja też y boję się takich lekcji, na których wszystkich osiem kompetencji. Udowadniamy tak, mm. i rozwijamy może później o takim doświadczeniu, bo też takie mamy w naszej szkole. I myślę, że wszyscy oglądający nas po kontrolach kuratoryjnych też takie mają, prawda? Natomiast <sum> <sum> myślę, myślenie jest tutaj kluczowe. I to nie jest tak, że, że w tej szkole m, musi być jakiś taki super sprzęt, prawda? Tylko no znowu wrócę do tej świadomości. Na poziomie celu, na poziomie kryteriów już powinniśmy myśleć. A potem w to myślenie, bo trochę jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, że bardzo ważne jest, żeby świadomość rozwijania kompetencji kluczowych mieli również nasi uczniowie. Żeby otwartym tekstem im powiedzieć, że jest coś takiego i mhm. że jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ Wy jesteście dla nas ważni, ponieważ mhm. to, jakimi będziecie pracownikami, ludźmi, obywatelami. To jest właśnie ponadprzedmiotowe, mhm. ja? że, 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 że to jest ważne. No, e, e, Ciekawą hmm. rzecz powiedziałaś. E, no, myślisz o swoich uczniach, czyli o uczniach ze szkoły ponadpodstawowej. A czy ty Kasiu też na przykład jesteś za taką grą w otwarte karty, czyli po prostu mówisz dzieciom o tym, że teraz kształcimy taką kompetencję, nie wiem, pracujemy taką metodą? Wiesz tak naprawdę u mnie wszystko idzie płynnie. Więc nie do końca wyjaśniam im, nie posługuję się nomenklaturą z kompetencji kluczowych. Absolutnie. Natomiast moi uczniowie są świadomi, po co coś robimy. Bo to jest właśnie ta świadomość i kompetencje osobiste i społeczne i ta umiejętność uczenia się nadal znowu do tego nawiązuje. Ale. Każde zadanie czy każde ćwiczenie jest yy, yy, poprzedzone moim wyjaśnieniem, yy, po co my to robimy, na czym mi w tym momencie zależy, co jest w tej chwili ważne i dlaczego my to robimy. Natomiast y, tu Agnieszka, ja chciałam się odnieść do tego, co powiedziałaś, że możemy przesadzić, wciskając wszystkie kompetencje na siebie. I mamy o to pytanie. Tak. <grym> no właśnie, ja zaraz, zaraz się odniosę do tych pytań. Po prostu dokończ swoją myśl. Y, ja chciałam właśnie powiedzieć, że y, my, to myślenie i ta świadomość... I bardzo przydatne jest i u mnie się sprawdziło bardzo, a także sprzedałam swój pomysł, organizując takie wa mini warsztaty dla y, rad pedagogicznych, chociażby w przedszkolu, nagrać swoją lekcję i zobaczyć, mając świadomość, jakie są kompetencje kluczowe, zobaczyć, co ja tak naprawdę robię, z ilu kompetencji kluczowych korzystam w trakcie lekcji. Ja specjalnie, słuchajcie, mówię, korzystam. Bo to nie tak tylko jest, że ja je wiecie, udoskonalam, rozwijam, poświęcam im czas, ale ja z nich korzystam, żeby pewne postawy i pewne umiejętności w uczniach, brakuje mi słowa, wykształcić. wykształcić. O, dziękuję bardzo. Natomiast takie obejrzenie własnej lekcji powoduje, że mamy taką refleksję nad Od tym. Stres. Tak. Traumę. Pomijając traumę, kiedy widzę siebie, mówię, o matko, czy ja na pewno jestem taka gruba, ale to nie o to chodzi. Słuchajcie, naprawdę to daje taką siłę, bo zauważam ja, ja jako nauczycielka zauważam i dostrzegam to, że z wielu z nich skorzystałam, wiele z nich rozwijam, ale mam też tak zwane zmarnowane szanse. Czyli wystarczyło powiedzieć, że to ja ten utwór, to, to jest Vivaldi, mm. tak? A nóż, widelec, ktoś jeszcze bardziej się zainteresuje, a później puszczam znowu mówię, a pamiętacie? No to był ten od tej jesieni, tak? Vivaldi, prawda? Mm -hmm. Ale to, to właśnie chodzi o to, żeby robić to naturalnie, mm -hmm. żeby to nie było... Celem samym w sobie, tylko to jest dodatkiem. Ja realizuję coś, mhm. mam cele, mam kryteria, wiem, co będę na tych zajęciach robić. I absolutnie nie jestem za tym, żeby na siłę wszystkie te kompetencje powciskać, bo muszą być. Nie, ja z nich korzystam, ja je udoskonalam, ja nad nimi pracuję, ale w konkretnych sytuacjach jestem, w te, te, jestem świadoma, po co ja to robię. Czyli, co jest celem, że je stosuje? Czyli ma być to naturalne, tak jak naturalne są po prostu kompetencje kluczowe dla nas, ludzi najzwyczajniej w świecie. Rzeczywiście pojawiły się tutaj o, o, nasi goście się tutaj ma, mają swój głos, w związku z czym e, może byś, byśmy się odnieśli troszeczkę do tego. E, tu ktoś akurat to zniknęło, ale to ja ci powiem, bo, bo e, to do ciebie <laughs> chyba nie widziałaś chyba tego, bo mówiłaś, e, że ktoś napisał, że się cieszy, że mówimy o kompetencjach kluczowych w przedszkolu właśnie. Nie? E, również jest pytanie, chyba troszeczkę się odnosi do tego, tak, o czym ty zaczęłaś opracja. mówić. Niedawno się dowiedziałam, że wizytator wymagał od nauczycieli, aby na każdej lekcji były realizowane wszystkie kompetencje kluczowe. Co o tym sądzicie? Mówisz, że masz takie doświadczenie. Tak, tak. tak. Mam takie doś doświadczenie. Powiedz. No bo drodzy Państwo, nauczyciel potrafi i my to zrobimy. My to zrobimy i to zrobimy doskonale, i usłyszymy. Po kilku obejrzanych takich lekcjach nie mam uwag, jestem pod wrażeniem i jestem zachwycona, zachwycony. Ale czy rzeczywiście o to chodzi? Opowiem o pewnej lekcji. Lekcja z przedmiotu zawodowego chodziło o budowę silnika. Tak, najogólniej mówiąc, nie będę już tutaj w szczegóły wchodziła. No i przygotowywałam wraz z panią, która miała być właśnie kontrolowana, scenariusz lekcji, rozmawiałyśmy, to było zaraz po, po naszym szkoleniu. No i udało nam się wcisnąć, mówiąc bardzo kolokwialnie, siedem, ale gdzie tu świadomość i ekspresja kulturalna? Eureka! Nagle! Wpadłyśmy na pomysł, że przecież uczniowie mogą zaproponować nową konstrukcję tego silnika. Nie było to w ogóle celem lekcji i nie było to nawet elementem działania wynikającym z podstawy programowej. Ale skoro pani chciała zobaczyć, to był ten element projektowy, narysowania tak, czegoś. Moim zdaniem, świadomy nauczyciel mający. Um, wiedzę na temat kompetencji kluczowych, tak przygotuje swój proces, tak przygotuje sw sw swoje lekcje, żeby kompetencje były rozwijane świadomie, ale też, żeby były rozwijane po kolei yy, z naciskiem na daną yy, naturalną dla konkretnego tematu. Mm -hmm. yy, zrobienie tego na jednej lekcji, na siłę, moim zdaniem nie ma najmniejszego sensu. Czyli rozumiem, nie polecamy? Nie polecamy, ale jest to, do zrobienia. jest to do zrobienia. Może w ramach takiego ćwiczenia tak. gimnastyki umysłu, <laughs> po, prostu, po prostu. Tak, tak. Czasami, jak ćwiczymy z nauczycielami podczas, podczas um, szkoleń, Aha. to przygotowujemy taki scenariusz maksimum, żeby po prostu uświadomić. Pewne y, sprawy. Może jeszcze powiem y, o, o moim doświadczeniu z y, Bolesławca, y, kiedy panowie WFIści mieli problem właśnie z kompetencją wielojęzyczności i za chwilę wpadają na pomysł. No przecież, aut, fair play, y, snowboard, o którym Kasiu mówiłaś. Czyli y, to jest takie, wiecie, potem to jest to, o czym ja się mówiłaś, że nie chcielibyśmy tak myśleć, że a rzeczywiście my to robimy, rzeczywiście to się pojawiło. Także to jest takie moje zdanie. Tak ja ja y, miałam y, przyjemność, bo to było faktycznie bardzo była ogromna przyjemność obserwować y, zajęcia prowadzone przez y, Panie w przedszkolu, pani nauczycielki. I y, słuchajcie. <słuch> Właśnie starała się dziewczyna, żeby były wszystkie kompetencje, i tak w pewnym momencie miałam wrażenie, że się zorientowała, że nie było tej wielojęzyczności i mówi: Okej, okay, kochani, i co ja powiedziałam? Że no dobrze. No właśnie, może dochodzić do takiej. Tak, więc tak zachęcam do tego, żeby korzystać z tych kompetencji. i, Ale. Z umiarem. Z umiarem, tak. I mieć na uwadze też cel, czyli po co jesteśmy dzisiaj na tych zajęciach i czego mają się dzieciaki naprawdę nauczyć. Ale jeżeli jest, jest taka. Ja mówię, że zawsze są takie właśnie zmarnowane szanse, że ja coś wykorzystałam, ale jednak wystarczyło tylko coś dopowiedzieć. I myślę, że absolutnie absolutnie okej. Okay. Okay. Absolutnie okay. <laughs> czyli mówię, wszystkie osiem kompetencji w ciągu Można. jednego zajęcia, lekcji i tak dalej, tylko jako ćwiczenie, tak. żeby uelastycznić swoje szare komórki. Natomiast niekoniecznie opowiadamy się za tym. Na pewno nie ma tak być na każdej lekcji. A jest tutaj takie pytanie, czy mogłybyśmy powiedzieć o kompetencjach kluczowych? No, ja sobie... Cy cyfrowych, 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 przepraszam. tak. O kompetencjach cyfrowych. Czy z Waszego doświadczenia możecie coś powiedzieć? Bo, bo właśnie można powiedzieć, że Ty, Polonistka, Ty, dzieci młodsze, te kompetencje cyfrowe, właśnie nie są takie naturalne w Waszej pracy. W edukacji wczesnoszkolnej, jeżeli wczytasz się, co to są kompetencje cyfrowe to przede wszystkim tam się pojawia świadomość zagrożeń, umiejętność korzystania z portali społecznościowych, poczta elektroniczna i tak No to małym dzieciom jest raczej obce, zwłaszcza, że moja szkoła i tu ukłon spory, Kształtuje postawy, w których dzieci raczej odchodzą od y, zabawek dosłownych, od y, cyfrowych. I rodzice też wiem, że kładą spory nacisk na to, żeby dzieci nie grały na komórkach, żeby, żeby czas spędzały zupełnie inaczej, y, nie tylko z tabletem. Natomiast y, ja też się zastanawiałam nad tym, y, jak to się kształtuje. Ale widzicie, to, jakie są zagrożenia w internecie i tak dalej, to jest jedna rzecz, a druga świadomość tego, że to jest źródło wiedzy wszelakiej. I trzeba umieć też tę wiedzę przesiać. I powiem Wam z takiego mojego dzisiejszego podwórka, ponieważ uczyliśmy się robić notatkę, a dzieci musiały wyszukać, wybrać sobie drzewo, yy, poszukać informacji i właśnie miały do dyspozycji komputer. Komórkę moją, oczywiście, i, i książkę. I to się I, i, I znaczy byli podzieleni na grupa, a potem dzielili się a. doświadczeniami, w czym było łatwiej szukać. I ci, którzy mieli właśnie te technologie informacyjne, te tiki, byli przekonani, że to jest super, to jest dużo łatwiej. Ale kiedy okazało się, że pojawia się tak dużo informacji, i później trzeba wybrać, to ci, którzy mieli książkę o drzewie, sobie wyszukali. Okazało się, że w bardzo prosty sposób wybrali to, co jest najistotniejsze. Natomiast tamte dzieciaki narzekały, że one nie wiedziały, co wybrać, że tyle różnych rzeczy, że coś im się pojawiało. A na przykład klon i wyszedł Jerzy-klon. I co oni mają z tym Jerzym-klonem zrobić? Tak? Więc. Ym, to jest, to, to jest do zrobienia, tylko trzeba też właśnie, nie na każdej lekcji, bo się nie uda. Natomiast trzeba, trzeba przemyśleć, w którym momencie będziemy tego uczyć i co jest istotne. My często korzystamy jako nauczyciele z tak zwanych tablic interaktywnych. No, dzieci sobie przesuwają, klikają. Jest świadomość tego, że można się uczyć, bo to też o to chodzi, że y, te wszystkie tiki, czyli te technologie są po to, żeby czerpać z nich wiedzę i uczyć się. Czyli też, y, to też jest rozrywka i nie ma co y, oszukiwać te dzieci, że nie, że to jest zakazany owoc, absolutnie. Jest to forma rozrywki. Natomiast uważam, że nie tyle tablice interaktywne, co właśnie ta umiejętność korzystania, czyli zajrzyj, spróbuj. Ponadto mamy jeszcze coś takiego, co się nazywa kodowanie. Mhm. I dzieci uczą się kodować informacje, odkodywać, szyfrować, deszyfrować. I to też jest y, kompetencja cyfrowa, mhm. bo to jest y, nic innego jak posługiwa posługiwanie się językiem komputerów, y, i to też z tego korzystamy. A nie każdy nauczyciel mhm. o tym wie, mhm. prawda? Mhm. Nawet banalna rzecz, ale w klasach młodszych, a nawet w przedszkolu rozpoznawanie liter to też jest dekodowanie, odczytywanie mhm. z, y, godzin na zegarze. Przecież posługi, posługujemy się przez cały czas pewnymi kodami, mhm. więc nie jest to takie trudne. Co powie ja Pani jeszcze... polonistka o Co powie Pani polonistka? Chciałam jeszcze zwrócić uwagę na ważną rzecz, a często um, troszkę pomijaną, czyli o prawa autorskie. O to, mhm. żeby um, uczulić od najmłodszych lat, od przedszkola, że jeżeli z czegoś korzystam, to podaję źródło. I to mhm. też jest wpisane w kompetencje cyfrowe, Jasne. żeby... Y Mieć świadomość, że jeżeli korzystam z czegoś i nie podpiszę, to po prostu kradnę uh -huh, uh -huh. y, własność intelektualną. Więc na to też zwracamy uwagę. Y, ja chciałam powiedzieć też o takim y, przeniesieniu y, środka ciężkości, ponieważ no, podczas obserwowanych lekcji. Zauważyłam, że no, jest rzutnik, jest wyświetlany cel, są kryteria, wyświetlana prezentacja. No i później podczas omawiania lekcji no, rozmawiamy. No przecież kompetencja cyfrowa była rozwijana. Tak. U prowadzącego. Natomiast uczniowie byli tylko odbiorcami. Zatem, żeby rozwijać te kompetencje, to. Skłaniamy naszych uczniów do tego, żeby sami szukali, selekcjonowali, pozycjonowali, wartościowali te informacje, i tutaj język polski jest idealną płaszczyzną, żeby to robić. A później mamy właśnie prezentację, którą widzimy, zwracamy uwagę na jej jakość na to, żeby była odpowiednia czcionka, i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, czyli te wszystkie elementy już techniczne i to także rozwijanie tych umiejętności cyfrowych. Nie wiem, mhm. czy zauważyłyście, że udało nam się nie narzekać do tej pory. <grym> Może nie udało się, tylko po prostu jesteśmy tak pozytywnie nastawione, nie narzekamy. Że, <grym> że nie narzekamy. Ale ja bym chciała, żebyście jednak troszeczkę ponarzekały. To znaczy mhm. w takim sensie, co jest trudne przy kształceniu kompetencji? Czy, mhm. czy są takie rzeczy, które są trudne i co to jest? To może ja zacznę, bo już trochę o tym, tak Kasia? Tak, tak, bardzo tak, proszę. Tak, tak. tak, tak, tak. No ja się zastanowię. Bo ja już troszkę Czy o tym powie po powiedziałam, o tej mhm. trudności i zapowiedziałam, że jak będzie przestrzeń, to o niej powiem. Bo jest to ważna dla mnie trudność, sama miałam z tym trudność i podczas rozmów z nauczycielami widzę, że nie jest to łatwe, żeby zmienić swoją rolę, żeby mhm. podejść do nowej roli nauczyciela. Mhm. Że nauczyciel już nie przemawia ex cathedra. A naprawdę jest to bardzo częste. Mało tego obserwuję wśród moich najmłodszych kolegów, którzy są świeżo po studiach, że takie wykłady akademickie w dalszym ciągu są i w dalszym ciągu przypisuje się im większą rolę niż pracy w parach, która jest moj, moją ulubioną formą, czy pracy w grupach, żeby nauczyciel był moderatorem, facylitatorem. Czasami nawet członkiem, który odgrywa coś podczas zajęć z, z uczniami. I tutaj muszę powiedzieć o dzisiejszym doświadczeniu, bo odbyłam również asystę w jednej z moich szkół i tutaj Magda, liderka, opowiadała o niesamowitym projekcie. Pozdrawiam, Józef Osław. Przygotowywała z uczniami projekt Iliada i Odyseja. Um, konstruowali konia trojańskiego, um, byli w teatrze, um, a pani przy, przebrała się i odgrywała jedną z ról. Więc to jest to, to, jest to o czym chcę powiedzieć. Um, no, kończę tak teatralnie, bo o rolach mówiłam. Także mhm. dla mnie um, i dla osób, z którymi pracuję, najtrudniejsza była ta zmiana roli nauczyciela. Ja wiem, wiecie, Taka podstawowa trudność to nie zachłysnąć się wszystkimi kompetencjami i nie próbować ich, też mówiłam o tym, ale wcisnąć na 1,45 45 minut. I yy, yy, to, to powiem Wam, że w pewnym momencie tak, jak pierwszy raz przeczytam wie o matko, to ja tego nie robię. Czyli tak jak każdy nauczyciel, mając. Yy, Słuchajcie, naprawdę mając świadomość tego, po co znajduje się w klasie, czyli pracując od wielu, wielu lat na oceniającym kształtującym, słuchajcie, złapałam się na tym, że nie, nie, to ja też to muszę wcisnąć. Nie, to też powinno być. I dopiero później stwierdziłam, że nie, absolutnie to wcale nie musi być. Mm. I nie przesadzajmy, mniej znaczy więcej. Zaraz potem mi się przypomniało. Mm, natomiast powiedziałaś, Agnieszka, o czymś bardzo istotnym, czyli. Yy, Przestańmy grać pierwsze skrzypce na lekcjach. To jest takie podstawowe zadanie i powiem Wam, że od czasu do czasu nadal się łapię na tym, że jeżeli mniej mnie jest, a czasami w ogóle mnie nie ma na tej lekcji, to właściwie to ja nic nie robię i, tak. i nic nie zrobiłam i ta lekcja jest stracona. Nieprawda. Ta lekcja była niesamowicie y, wartościowa, bo podsumowując, ja jeszcze ten ok zeszyt y, prowadzę, oczywiście, mój y, notatnik, znaczy notatnik moich dzieci, każdy, każdy je uwielbia. Kiedy widzę, kiedy, jak robią na koniec notatkę i pojawia się dokładnie to, co było dla mnie najistotniejsze, a oni do tego doszli sami, a ja tylko, słuchajcie, pomyślałam, co mam z tym zrobić. Hmm. Jak mam tę lekcję ułożyć? I to jest wszystko. Ale i tak, słuchajcie, wychodzę. I sobie myślę. No nie za wiele dałam z siebie, wiecie? No nie za wiele. Znaczy nie napracowałam. Tak, no nie, tak, nie, właśnie, tak. nie napracowałam się. Więc... Nie mam chrypki, gardło mnie nie boli. Tak. Właściwie. Ale podobno jest to właśnie to. Znaczy niepodobno, tylko to jest to, do czego mhm. dążymy. Nauczyciel pracuje głównie przed, przed lekcją. Tak tak? A na lekcji pracują uczniowie, to oni mają wychodzić mhm. zmęczeni. Mnie się też wydaje, ja tak myślę o takiej jeszcze jednej trudności. No takiej, że może szczególnie. Szczególnie takim nauczaniu przedmiotowym, gdzie, mhm. gdzie przedmiotów uczymy konkretnych, jesteśmy bardzo mocno zafiksowani nastawieni na kształceniu wiedzy. Na tym, żeby dostarczać wiedzy. Testy, matury. Testy, to prawda, matury i tak dalej. No właśnie, testy, matury. Natomiast te, te umiejętności, te postawy są gdzieś tam zepchnięte, gdzieś to widmo rzeczywiście tych testów ciągle nad nami wisi, ale ja sądzę, że na odwrót jest zupełnie. To znaczy, to co ty powiedziałeś na początku, że właściwie jak my damy temu młodemu człowiekowi kręgosłup, damy mu ten fundament w postaci, po postawy, tak, pewnych umiejętności, to no, on tą wiedzę będzie, on no. ją zdobędzie różnymi sposobami. Zresztą, no czy my jesteśmy w stanie powiedzieć, czy wiedza, której, której, którą dzisiaj dostarczamy jutro będzie aktualna? Czy wystarczająca? To jest właśnie, czy mhm. wystarczająca, to jest bardzo trudne. Mhm. Pojawiło się pytanie, no właśnie. Tytuł naszego webinarium dzisiejszego jest nie taki diabeł straszny, czyli tam o kształceniu kompetencji kluczowych. Pojawił się diabeł mm -hmm. z rogami <laughs> z nami Czy dokumentujecie w swoich szkołach wykorzystanie kompetencji kluczowych? Jeśli tak, to w jaki sposób? Kasia już odpowiedziała na to pytanie, yy, mówiąc o prowadzeniu Okej OK Zeszytu, ponieważ Okej OK zeszyt jest takim yy, sposobem dokumentowania, bo tam tam jest wszystko. jest wszystko. Mogłabyś to tak rozwinąć może? No, no tak? oczywiście, że jest pytanie, jak tylko masz Wiecie co? To jest taka y, osobliwa, osobliwy sposób dokumentowania. Y, zupełnie bezbolesny. W każdym razie mnie nie boli. Y, jedyne, co muszę zrobić, moi drodzy, to zaplanować czas na lekcji, żeby moi uczniowie mogli tę notatkę zrobić. I pilnować tego czasu. Natomiast y, nic tak nie dokumentuje, jak ich indywidualna notatka, jak widać, jak się uczyli, jak samodzielnie wykorzystywali zdobytą wiedzę. No, tam świadomość kulturalna, oczywiście, ponieważ te notatki są, słuchajcie, dopieszczone, one są piękne, samodzielne, ale poczucie estetyki. Już w nich, jak powiedziałam, zakorzeniło się. Yy, nauki przyrodnicze, no przecież przez cały czas. Umiejętności obywatelskie, społeczne. Słuchajcie, oni kontaktują się, rozmawiają, tworząc te notatki, dzielą się swoimi spostrzeżeniami. Rozumienie i posługiwanie się językiem y, ojczystym, jak najbardziej. Tam się pojawiają skróty myślowe, y, a nawet neologizmy, nie powiem, y, szlabaniarz. <grym> tak, y, taki, trzeba było podać przykłady y, zawodów kończących się na y, aż y, pisownia RZ i oczywiście był szlabaniarz. <grym> ale faktycznie one dokumentują najlepiej i są naprawdę hmm. bezbolesne. Dla mnie, dla nauczyciela tak. Polecam, zachęcam. Oczywiście nie chcemy zawierać chleba <noise> tym, którzy by uczestniczyli bądź będą uczestniczyli w webinarium dotyczącym e, okay, zeszytu. OK Zeszytu. Natomiast faktycznie to jest to chyba zachęta. jakieś fascynujące zjawisko, bo <noise> ilekroć wejdę w jakąś taką grupę, gdzie któryś z nauczycieli, któryś z nauczycielek e, prowadzi z uczniami <noise> OK Zeszyt, to po prostu ten entuzjazm, To po prostu, <noise> nie chcą o niczym innym <noise> mówić, o, powiem, o czymś innym jest szkolenie czy spotkanie, a oni mówią o okej okay zeszycie i o efektach, które po prostu się biorą, no... Chciałabym, żeby... Chcemy wszystkie, żeby za chwilę wszyscy mówili z takim entuzjazmem o kształceniu kompetencji kluczowych. będą, <laughs> <prawda>? Na pewno <laughs> będą. E, dziękujemy bardzo tak. <laughs> osobie, która się cieszy, że ogląda webinarium i nas docenia. E, jest tutaj takie bardzo konkretne pytanie. Chciałabym zrobić, skorzystać z takiego... Zrobić, skorzystać z takiego podsumowania za pomocą jakich czynności, elementów rozwijam poszczególne Elementy, na przykład kompetencje cyfrowe na matematyce w klasie czwartej, piątej. czyli bardzo takie szczegółowe pytanie, bo to, no to no trudno by nam było w tej chwili mówić w każdej klasie, mhm. na każdym przedmiocie, mhm. y, każdą kompetencję, ale czy na przykład y, jakiś przykład Wam przychodzi do głowy? Y, Któraś kompetencja wybrana w je, jakiejś no, określonej tutaj. No, na swoim przedmiocie oczywiście yy, korzystanie nie, no. z telefonu, w którym jest kalkulator, proszę państwa. Mm -hmm. Dlaczego by nie? Yy, szybkie liczenie. Yy, ja wiem, yy, że yy, dzieci muszą liczyć w pamięci, tak? Yy, mm -hmm. Natomiast yy, kalkulator się przydaje, chociażby niekoniecznie muszą liczyć. Yy, yy, od razu, czyli korzystać z kalkulatora od razu, natomiast polecam do sprawdzenia najlepiej, jeżeli pracujemy w grupie, w zespole, sprawdźmy nasze wyniki, czy dobrze policzyliśmy. Mhm. Czyli znowu wracamy do pracy w Parach, Agnieszko. Mhm. I to jest, to, to polecam, bo czasami, kiedy uczę moich uczniów tabliczki mnożenia, to proszę sobie sobie sprawdzili na kalkulatorze chociażby w komputerze mogą podejść do mnie i sprawdzić, czy dobrze policzyli. Ja przy okazji sprawdzają też, y, y, zapamiętują, zapamiętują dużo szybciej niż jak ja bym im powiedziała, żeby, że mają przeliczyć jeszcze raz. Albo na przykład krótki test y, sprawdzający, kahut, tak? wtedy mm -hmm. mogą, nas, tak, poprzez tak. swoją komórkę y, odpowiadają. Y, proste zadanie, króciutkie, zajmuje dwie minuty, trzeba tylko sobie przygotować pytanie. Jest, I sporo, również takich jest aplikacji sporo aplikacji. Właśnie. No teraz nie wiem, czy to nie jakaś była reklama krypto, przepraszam. Krypto. <laughs> już była jawna, teraz nie krypto. <laughs> no właśnie tak. liderki, mhm. polonistki, niektóre z nich były absolutnie wyspecjalizowane w korzystaniu z różnych aplikacji mhm. na języku polskim. Tak, Robiły tak, to fantastycznie. To Zresztą wymieniały się tym pomiędzy sobą mhm. i, i świetnie właśnie z tego, z tego korzystały. No, mamy Zresztą... też wolne lektury, prawda? Więc Aha. tutaj już nie trzeba, y, już uczeń nie powie że nie mógł przeczytać, bo nie było w bibliotece, ponieważ mm -hmm. mamy dostęp y, cyfrowy do, do lektur. Mamy audiobooki, mm -hmm. także no Mnie tak teraz, nie teraz y, y, przy, przyszło do głowy. Y, Osobiście nie korzystałam jeszcze z tych aplikacji, ale cały czas mnie to kusi, bo są takie aplikacje, które na przykład oznaczają planety gwiazdy, tak? Są takie, które oznaczają, nie wiem, szczyty. Jesteśmy na wycieczce mm -hmm. i widzimy i, i dzieci mogą po prostu rozeznać całą okolicę. I cała masa właśnie takich aplikacji, która pokazuje z dzieciom, że właśnie idzieś? można tak. tę komórkę, ten, ten przyrząd wykorzystywać w taki sposób, żeby. Edukacyjny. Żeby... Tak. Jest. GeoGebra przecież, świetne narzędzie dla matematyków, bo pytanie było od matematyka. Tak, tak. Też, też polecamy. Można zobaczyć, krótkie zadanie, wykorzystać. Czy jeszcze macie takie swoje własne sposoby, czy zaobserwowane u kogoś jakaś, jakaś metoda, właśnie jakiś przykład, coś, co Was szczególnie olśniło? Właśnie w kształceniu kompetencji, której z kompetencji cyfrowych? Puh, znowu się zafiksowałam kluczowy, na cyfrowej. Kluczowej. Mhm. Przedtem przy kluczowych mhm. mówiłam, przy cyfrowych mówiłam kluczowe, teraz mówię na odwrót. Wiesz, co to może ja, taki mhm. przykład i tutaj Ciechanów pozdrawiam bardzo serdecznie, Tak, ponieważ to jest moje doświadczenia z bycia doradcą dyrektorów przedszkoli, i jedna z, z pań y, właśnie zaproponowała, żeby rozwijać kompetencje kluczowe poprzez stworzenie stacji badawczych w przedszkolu. Słuchajcie, mhm. wiosna, lato, jesień, zima. Cztery stacje, cztery pory roku i w każdej stacji zajmujemy się czterema żywiołami. Y, Fantastyczne dzieciaki mogą przeprowadzać doświadczenia, badać, y, wnioskować, analizować, y, dotknąć, sprawdzić, y, zbudować. I to jest fantastyczne, bardzo mi się to podobało. I stwierdziłam, no, troszkę wymagało, powiem, zachodu, bo trzeba było y, zaangażować rodziców, ale budowanie społeczności lokalnej jak najbardziej wpisuje się w y, działalność przedszkola, czyli współpraca i tak dalej, więc y, pozyskanie materiałów i siły roboczej, przepraszam, że tak nazwę, y, ale y, nie było też takim, tru, takim problemem. Natomiast to, co powstało i to, jak nauczycielki potem przygotowywały scenariusze, y, słuchajcie, to wprowadziło trochę nowe życie. No, na pewno przysporzyło więcej pracy, ale też nowa energia, nowy zapał wśród nauczycieli, wśród dzieci, wśród rodziców. Pojawiło się coś, co może być wykorzystane, co, co powoduje, że nie boimy się, że dzieci nabrudzą, bo stacje badawcze powstały na podwórku. Nie boimy się, że coś się rozleje, na natrwałe zniszczy, więc pomysł był fantastyczny i bardzo, bardzo mi się podobał. Dlatego no, chciałam powiedzieć, że nie tylko każde zajęcia. Ale można wymyślić coś, co będzie przez lata służyć. A jeszcze chciałam powiedzieć, że każda grupa, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5-6-latkowie, każdy miał inny zakres działań w danym obszarze. Więc to było ułożone spiralnie, tak żeby dzieci przypominały sobie, a jednocześnie zdobywały kolejne nowe umiejętności. Więc to było niesamowite i to wyzwanie owocowe i jest po prostu godne polecenie. W twojej wypowiedzi pojawiło się pojęcie scenariusza i teraz mi się przypomniało mm -hmm. to, o czym dużo wcześniej mówiłaś, e, a co wyłapałam z twojej wypowiedzi, ale potem... W toku naszej dalszej rozmowy to uciekło. Mhm. Bo powiedziałaś o tym, że wspólnie przygotowywaliście mhm. scenariusze w waszej szkole, tak, które oczywiście warsztatów. wiadomo do kształcenia mhm. kompetencji mhm. kluczowych. To, to jest jakaś taka systematyczne działanie? Czy to było wtedy, kiedy właśnie oswajaliście ten temat kompetencji kluczowych? Głównie w momencie oswajania. Mhm. I przed spotkaniem tutaj rozmawiałam z naszym panem dyrektorem, i przypomnieliśmy sobie to doświadczenie i stwierdziliśmy, że ono było naprawdę świetne, bo przy tak dużym gronie my mamy mało okazji do tego, żeby wspólnie pracować i myślę, że stanie się to kulturą pracy w naszej szkole. To jest marzenie moje wielkie i dyrekcji, i myślę, że wielu nauczycieli, bo no, wymiana doświadczeń jest bezcenna. I skoro o tym też mówisz, to chciałam powiedzieć o doświadczeniu z Alo. Kasiu, ty mówiłaś o stacji badaw badawczej, a tu będzie y, cyfrowy Polonista, y, ponieważ y, jeden z naszych liderów, <coughs> uczestników, Andrzej Polonista, stworzył stronę z zadaniami edukacyjnymi. Z których mogli korzystać inni nauczyciele, poloniści. Mało tego, stworzył takie podgrupy: geografia, biologia, inne przedmioty, ale mogli też z tego korzystać i głównie korzystali z tego uczniowie. I to była zmiana, którą podczas Akademii Liderów Oświaty wprowadzono właśnie w tej szkole i to jest szkoła średnia więc. Tym bardziej tutaj wielki ukłon, i myślę, że strona jest ogólnodostępna, można z niej korzystać i tam wrzucane są zadania edukacyjne, które właśnie rozwijają różne kompetencje. O jednym powiem, bo mnie zafascynowało. Fragment dziadów Mickiewicza i tylko zaimki pytające. Co, jak, kiedy, kto. Uczniowie fajne. sami, jako badacze, mieli podejść do tego tekstu i dokończyć pytania. Świetne. Bardzo fajne. Yy, skorzystałam. Ja bym chciała <laughs> jeszcze to... wrócić na momencik do tego pytania o dokumentowanie, bo zaczęłaś mówić mm -hmm. o tym OK Zeszycie, no i właśnie popłynęłyśmy w OK mm -hmm. yy, A powiedzcie, <laughs> czy właśnie czy wy spotykacie się z tym, że, że trzeba dokumentować kształcenie kompetencji kluczowych w jakiś sposób taki formalny? Yy. Nie, ponieważ y, o potrzebie rozwijania kompetencji kluczowych mówi preambuła do y, podstawy programowej z 2017 mhm. roku, y, czyli tak naprawdę na każdej lekcji te kompetencje muszą się pojawiać i rozumiem, że w tym momencie mój cel jest takim sposobem y, dokumentacji. Y, osobnej dokumentacji nie, nie prowadzimy, y, ale wydaje mi się, bo bardzo często jest tak, jak korzystamy z podstawy, że otwieramy tylko tę część, która dotyczy naszego przedmiotu. A jeżeli przeczytamy preambułę, to zobaczymy, że jest ona oparta na kompetencjach kluczowych. Yy, czyli jest to nasz obowiązek. Dobrze, że powiedziałaś o tym. Yy, Jasia i do tego wróciłaś, bo ja bym nie chciała, żeby yy, nasi słuchacze yy. pomyśleli, że koniecznie trzeba yy, ok, zaszyt prowadzić. Nie, nie. I yy, yy, że to jest niezbędne do tego, żeby dokumentować kompetencje kluczowe. Absolutnie nie ma takiego obowiązku. Nie ma takiego obowiązku, jak nie mam obowiązku dokumentowania tego, że pracuję z celami, z kryteriami, że uczeń jest świadomy tego, czego się nauczył. Nie muszę tego dokumentować. Natomiast to, że ok, zeszyt jest, to jest dodatkowa taka atrakcja dla dzieci, ponieważ one to lubią, ja to lubię. I przy okazji są dokumentowane jakieś tam działania w związku z kompetencjami kluczowymi. Ale nie jest to w żaden sposób obowiązek. Zdjęcia są chyba też takim rodzajem dokumentacji, prawda? Prezentacje projektowe. Tylko nie wiem, wiesz, to ja... gdzieś jest archiwizowane. No, no ja to mam. Ja sobie tak myślę, że każdy mhm. nauczyciel świadomy właśnie, jeżeli weźmie, nie wiem, temat swojej lekcji, to potrafi powiedzieć co w zakresie tego tematu, na jakiej, nie wiem, jakie zagadnienie z podstawy programowej realizował. Bo właśnie, bo to nie tylko preambuła mhm. mówi bardzo wyraźnie mhm. o, o, tych, o tych kompetencjach kluczowych, ale każdy nauczyciel w swojej podstawie programowej do własnego przedmiotu mhm. odnajdzie praktycznie rzecz biorąc każdą tak, kompetencję. Tak, tak, ona jest ponad przedmiot. Podmiotowa. Nie tak, 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 tak jak ten element. Jak mhm. najbardziej. Zbliżamy się ku końcowi i tak na, na zakończenie, ja bym chciała, nie mam takiego konkretnego pytania, tylko po prostu chciałabym Was zapytać: co chciałbyście jeszcze dodać? Nie wiem, powiedzieć naszym, naszym słuchaczom, powiedzieć nauczycielom w zakresie, w tym obszarze kształcenia kompetencji kluczowych? Może dodać otuchy? Nie wiem. To no ja chciałam życzyć może, chciałam nam wszystkim życzyć świadomości. I wierzę w to, że każdy z Państwa oglądający to dzisiejsze spotkanie, ale też pracujący w świadomie ze swoimi uczniami, stworzy ucznia na miarę naszych czasów, na miarę XXI wieku. Tego życzę Wam, tego życzę Wam, dziewczyny, i tego życzę sobie. Dziękuję bardzo. Ja chciałam jeszcze tylko dodać, że myśląc o tym naszym uczniu, tym uczniu, który za 10, 15, 20 lat będzie tym, który będzie płacił nasze podatki, słuchajcie, na nasze emerytury, chciałabym, żeby był naprawdę w pełni świadomy, w pełni przygotowany do życia i myślmy o tym, że nie kształcimy go do czasów teraźniejszych tylko do tych, które przyjdą, więc musi być gotowy na wszystkie wyzwania, jakie przed nim staną i jakie będzie musiał przeszkody, kłody, które będzie mu życie rzucało pod nogi, żeby mógł sobie z tym wszystkim poradzić. I życzę Państwu nie tylko świadomości, ale odszukania tej radości bycia z uczniem i towarzyszenia mu w tym procesie, w procesie uczenia się. Nie będę próbowała już niczego dodać, bo tak dobrze i ładnie to powiedziałyście, że to już właściwie była ta, ta kropka nad i. Ja bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że, że odwiedziłyście tutaj, że rozmawiałyśmy ze sobą. To była bardzo przyjemna dla mnie rozmowa i. Um, i teraz musimy się spotkać nawet poza studiem. Ale oczywiście. My dziękujemy za zaproszenie i za zaufanie, jakim nas ja się obdarzyłaś. Dziękujemy dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do dziękujemy widzenia Do widzenia Państwu. państwu.